22 maja, poniedziałek, z Ewangelii świętego Jana. Teraz wiemy, że od Boga wyszedłeś. Teraz wiemy, wierzymy, że jesteś od Boga, że jesteś Synem Bożym. Tak zapewniali apostołowie, to mocna deklaracja, to ich wyznanie, ale za 4 godziny zostaną one zweryfikowane. W słowach uczniów nie ma ani grama prawdy. Uciekną, zostawią go, opuszczą, będzie sam. To apostołowie, którzy idą blisko Jezusa, są z Nim, mieszkają. Tacy jesteśmy my, wszyscy ludzie. Niewiele są warte i nasze zapewnienia o miłości, o wierności. Niewiele są warte nasze zapewnienia, że zmienimy się, że będziemy posłuszni woli Bożej. Często łamiemy to wszystko. Tak, ja też, każdy z nas. Ale nawet międzyludzkie jakieś obietnice, jeśli komuś jakieś składamy, też często nie dotrzymujemy słowa. A już Panu Bogu, którego nie widzimy, którego tak naprawdę fizycznie nie ma przy nas, nam się wydaje, że możemy go oszukiwać, okłamywać. My przyjdziemy, wyspowiadamy się, wypowiemy wszystkie te nasze upadki, te nasze słabości. Czy ja wierzę? Jeśli wierzę, to powinienem wypełniać tą wiarę w swoim życiu taką uczciwością, wiernością, odpowiedzialnością wobec Pana Boga, w relacjach do Boga. Nawet w tych prostych rzeczach, jak moja codzienna modlitwa, zobaczmy, jak często ją zaniedbujemy, opuszczamy, nie odmawiamy uczestnictwo we mszy świętej, w sakramentach, czy nasze relacje międzyludzkie. Tacy jesteśmy. Ale to nie mamy też tego zostawić i powiedzieć, tacy jesteśmy, ale musimy to zmieniać. W sobie, siebie, Duchu Święty, którego oczekujemy, przyjdź, zmień nas, rozpal, spal w nas to, co słabe, to, co grzeszne, to, co jest brakiem miłości, zaufania, wierności. Rozpal w nas nowego człowieka, abyśmy byli blaskiem, światłością dla innych. Z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.